September 1939 zwischen Deutschland und der Sowjetunion. And Poland was the first country through which this dividing line ran. Niemcy i Sowiety, bo tutaj pod tym względem ich polityka się nie różniła, stanęły na niezgodnym z prawem i faktami stanowisku, że państwo polskie przestało istnieć. W perspektywie konwencji międzynarodowych bezprawnym było włączenie polskich ziem zachodnich do Rzeszy, a ziem wschodnich do Związku Sowieckiego. W końcu września prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisuje dokument, w wyniku którego Władysław Raczkiewicz desygnowany jest na następcę prezydenta. Tworzy nowy rząd, co ciekawe i ważne, złożony z przedstawicieli dotychczasowych partii opozycyjnych. Siedziba rządu znajduje się w Paryżu. Wszystko odbywa się zgodnie z konstytucją, co ma zasadnicze znaczenie. Niemal wszystkie państwa utrzymujące dotychczas z Polską stosunki dyplomatyczne uznawały legalność polskiego rządu, wszystkie, poza Niemcami i Rosją Sowiecką. Co stanowiło o wyjątkowości sytuacji na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców i Związek Sowiecki na tle Europy? Kwestia pierwsza to porównanie intencji okupantów w stosunku do podbijanego kraju. Nationalsozialistische Polenpolitik, also während des Zweiten Weltkrieges, war eine rassistische Politik, die auf Vernichtung der polnischen Oberschicht angelegt war, auf Vernichtung der Intelligenz, der Angehörigen des Adels und vor allen Dingen der katholischen Priesterschaft, um die Polen ihrer Führung und ihrer nationalen Identität zu berauben. Germany from the very beginning intended to liquidate the Polish state. There were to be no Polish government, no Polish law, no Polish institutions. Everything was to be, all institutions were to be German and Germanized. This again made occupied Poland completely different from, say, Vichy France, which had its own government, or occupied Belgium, or occupied Holland. Druga istotna kwestia to różnica w mentalności narodowej. Myśmy umieli improwizować wbrew zaborcom i u nas opozycja polityczna była cnotą. Nie była żadną zbrodnią, nie była żadnym przestępstwem. Że naród, który ma takie tradycje, nie powinien się i teraz dać okupantowi zdusić, stłamsić, spacyfikować, steroryzować, dlatego że my po prostu mamy zakodowane, można powiedzieć, w naszym charakterze narodowym coś, co dałoby się określić jako gen wolności. This tradition of opposing the powers that be was embodied in very deeply in Polish culture, in Polish poetry, Polish literature, Polish art, Polish history. Every Polish boy and girl was brought up in a patriotic tradition where being Polish, speaking the Polish language, valuing the traditions of the nation was the highest good. W początkowym okresie okupacji nie było jeszcze jednej zdecydowanie dominującej organizacji podziemnego oporu. Działało wiele grup i ośrodków konspiracyjnych. Robiły to samodzielnie, bez koordynacji z innymi, którzy posiadają ogólny cel. W gruncie rzeczy każdy obdarzony wyobraźnią, inicjatywą, ambicją i odwagą człowiek mógł stworzyć swoją własną grupę. Po kampanii wrześniowej ludzie byli nie w życiu, chcieli prowadzić tą walkę. W dalszym ciągu była zdecydowana wola walki. W kampanii wrześniowej byłem ranny. Dostałem się do niemieckiej niewoli, na polu walki. Stamtąd udało mi się wydostać do Warszawy. Przyjechałem do Warszawy akurat w dzień zaduszny. I potem po paru tygodniach włączyłem się w konspirację. To była organizacja konspiracyjna Muszkieterzy. Jurek Gawin bardzo szybko zapytał mnie, czy ja mam chęć wejścia w konspiracyjne jakieś grupy działania. Ja powiedziałem, że oczywiście, w ogóle się nie zastanawiałem. Myśmy byli wtedy trochę inaczej może wychowywani, także to poczucie patriotyzmu było niesamowicie zrozumiałe. W tym spontanicznym chaosie zaczęły się jednak wyłaniać pewne elementy stałe, sprzyjające konsolidacji i dążeniom zjednoczeniowym. Polityczna konieczność i wspólny cel walki z okupantami wymuszały zbudowanie systemu wzajemnych kontaktów i przepływu informacji. Poprzez kurierów kursujących pomiędzy okupowaną Polską a Francją, wśród których najbardziej znane jest nazwisko Jana Karskiego, uzgadniano zasady współdziałania. Najpierw zgodzono się co do pryncypiów, a za takowe uznano wzajemne zbliżenie w obliczu niemieckiego zagrożenia. Następnie chodziło o wzmocnienie i utrzymywanie stałego kontaktu z rządem polskim generała Władysława Sikorskiego. Najszybciej zorganizowano podziemie wojskowe, bowiem tworzenie konspiracji wojskowej rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania działań regularnych na froncie.
Służba Zwycięstwu Polski, przemianowana z czasem na Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową, została uznana przez władze polskie za część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a służba w niej tożsama była ze służbą w szeregach Wojska Polskiego. Analogiczne rozwiązania zostały przyjęte jeszcze w 4 krajach. W Norwegii, w Jugosławii, w Belgii i Holandii. Generalnie dochodzi w końcu 1939 roku do powstania Związku Walki Zbrojnej, którego komendant główny i cała komenda główna znajduje się na terenie Francji. W kraju zostają mianowani komendanci okupacji, czyli pułkownik, późniejszy generał Stefan Rowecki i generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. O wiele wolniej organizowało się w okupowanej Polsce podziemie cywilne, choć do konspiracji przeszły wszystkie liczące się siły polityczne kraju. Wśród wielu przyczyn hamujących rozbudowę struktur przyszłego państwa podziemnego, jedna miała prawdopodobnie znaczenie zasadnicze. Rząd generała Sikorskiego nie miał jasnej wizji tworzenia państwa podziemnego. Powszechnie spodziewano się zwycięskiej ofensywy aliantów na wiosnę. Nikt nawet nie brał pod uwagę możliwości druzgocącej klęski Francji w kampanii 1940. Myśmy wierzyli, że Francja, tak jak w pierwszej wojnie światowej, wytrzyma. Ale kiedy Francja padła, to słabsi ludzie dali sobie życie. Rok 1940 przyniósł jednak klęskę Francji i zrozumienie, że jeżeli w ogóle alianci odniosą zwycięstwo, to nie nastąpi ono szybko. Rząd polski przenosi się do Anglii, do Londynu. Według relacji kuriera Karskiego, podczas jego pierwszego spotkania z generałem Sikorskim, które odbyło się na początku 1940, generał Sikorski mówił: podziemie nie może się ograniczać jedynie do stawiania oporu okupantowi. Konieczne jest utworzenie państwa z jego strukturami, możliwie najbardziej odpowiadającymi funkcjom normalnego państwa. Podziemie składało się z dwóch członów. Składało się z członu wojskowego i cywilnego. To było polskie państwo podziemne. Wszystko to było wzorowane, jeżeli chodzi o wzory, no wzorowane na dawnej strukturze państwa. Dokonano podziału organizacyjnego podziemia na 3 zasadnicze człony. Cywilny, czyli administracyjny, wojskowy i zalążek podziemnego parlamentu w postaci reprezentacji stronnictw politycznych. Do członu administracyjnego należał urząd głównego delegata rządu na kraj oraz jego przedstawiciele okręgowi. Delegat rządu na kraj był najwyższym rangą przedstawicielem legalnym władz rządu na terytorium okupowanego kraju. Kierował całością działań podziemnych. Delegatura składała się praktycznie z 18 departamentów odpowiadających właśnie tym ministerstwom przedwojennym i działającym w porozumieniu z ministerstwami istniejącymi w Londynie. Struktury delegatury rządu miały także swoje organy w powiatach. Aparat podziemnej administracji liczył około 30 tysięcy urzędników. Z podziemną administracją delegatury rządu współdziałały liczne podziemne organizacje społeczne i polityczne, które stanowiły obywatelskie zaplecze struktur polskiego państwa podziemnego. Mój mąż należał do założycieli tego państwa podziemnego. Była grupa osób z marszałkiem Ratajem na czele, ze Stronnictwa Ludowego, z PPS-u, prawda, ze wszystkich stronnictw politycznych opozycyjnych. Reprezentacja stronnictw politycznych była swoistym podziemnym parlamentem utworzonym przez socjalistów, ludowców, chrześcijańską demokrację i narodowców. Stronnictwa miały także swoich przedstawicieli we władzach Rzeczypospolitej w Londynie. Wszystkie stronnictwa uznawały legalność i nadrzędność władz na uchodźstwie. Z reprezentacją stronnictw ściśle współpracował zarówno delegat rządu na kraj, jak i komendant sił zbrojnych. One of the interesting aspects of the resistance movement in Poland during the war, when German occupied Poland, was the fragmentation of the various political groups, each of whom had their own underground army, each of whom had their own underground institutions, their own political program and so on. Stosunkowo wcześnie w okupowanej Polsce zaczęto mówić nie tylko o walce zbrojnej, ale także o walce cywilnej. Walka cywilna, co rozumiemy przez walkę cywilną? Walka cywilna to był opór czynny i opór bierny i opór czynny całego społeczeństwa, całego narodu, nie tylko organizacji, ale całego narodu. Twórca koncepcji walki cywilnej, Stefan Korboński, tak ją definiował. Mianem tym określano opór przeciw okupantowi niemieckiemu na każdym odcinku życia społecznego, na każdym terenie i w każdy możliwy sposób. Opór miał być bierny, sabotaż rozporządzeń i praw okupanta. I czynny, na przykład likwidowanie agentów Gestapo, a więc akcja z bronią w ręku. Totalitarny terror powodował totalny opór. Nie każdy jest bohaterem,
Nie każdy jest, może wyjść z bronią na ulicy, ale trzeba uregulować takie wymogi, takie sprawy, jak sposób postępowania Polaka pod okupacją, co wolno robić, czego nie wolno robić. W wielu krajach okupowanej Europy narodziło się coś takiego, co można by nazwać dekologiem patrioty, czyli zestawem takich przykazań, do których należało się stosować. Znane mi takie dekalogi czeski, polski, norweski, francuski, skazania w Belgii, one mają niesłychanie dużo wspólnego. Partie polityczne, organizacje podziemne, a zwłaszcza prasa podziemna, propagowały różne formy postaw wobec okupanta i jego działalności. Delegatura rządu i kierownictwo walki cywilnej wydawały instrukcje dla poszczególnych grup społecznych i zawodowych, a następnie kodeks moralności obywatelskiej. Myśmy chyba jedyni w Europie stworzyli coś takiego, co jest kodeksem moralności patriotyczno-obywatelskiej. Gdzie indziej były dekalogi, pewne nakazy, pewne postulaty. Natomiast u nas kodeks moralności patriotyczno-obywatelskiej miał postać w gruncie rzeczy tak jakby kodeksu karnego z rozdziałami, z paragrafami i z odpowiednią gradacją kar za to. W zasadzie w dalszym ciągu obowiązywał kodeks karny i ustawodawstwo polskie, przedwojenne. Niemniej jednak konieczne było dostosowanie tego do warunków okupacyjnych. Podstawowym nakazem był powszechny bojkot zarządzeń okupanta oraz każdego rodzaju sabotaż wyrządzający okupantowi szkody materialne i moralne. Dalszym zasadniczym nakazem był obowiązek posłuszeństwa wobec władz podziemia, które działały jako władze państwowe. Ale co było nadzwyczajne? Co było nadzwyczajne? Społeczeństwo do tego się bardzo przystosowało. Słuchali się tego i władze cieszyły się całkowitym szacunkiem i nawet powiedziałabym takim uwielbieniem. Społeczeństwo walczyło po pierwsze o przeżycie w warunkach stworzonych przez władze okupacyjne. Czarny rynek, kradzieże na szkodę okupanta, fałszowanie danych o produkcji żywności, dostawach obowiązkowych. Obok tego rozwijała się właściwa działalność sabotażowa i dywersyjna. Walką ekonomiczną była także walka przeciw wyjazdom dobrowolnym czy przymusowym na roboty do Niemiec i wszelkie formy sabotażu, przymusu pracy, jaki ciążył na całej ludności polskiej w wieku produkcyjnym. Od jesieni 1943 załamał się na dużych obszarach wsi system kontyngentów rolnych. Oto wytyczne kierownictwa walki cywilnej dla akcji antykontyngentowej. Oddawać zboże tylko w ostateczności, jak najmniej, jak najgorzej i jak najpóźniej. Ukrywać ile się da lub sprzedawać zaraz na wolnym rynku. Nie wolno palić zboża ani na pniu, ani w stogach, ani w stodołach. Organizacje winny palić akta i spisy kontyngentów. Wszędzie, gdzie się da, fałszować kwity, palić magazyny, ale tylko puste. Mały sabotaż to rozprowadzanie ulotek, akcje nękania władz niemieckich i osób z tymi władzami współpracujących. Niszczenie niemieckich obwieszczeń, cała akcja propagandy wizualnej podziemia, głównie organizowana przez organizację małego sabotażu Wawer i podziemne harcerstwo Szare Szeregi. Od naszej kompanii stodowej nie ma przeszkód i nie ma przygód. To na drodze granatnej partiowej nie miewaj dróg i prowadź bój. Niesłychanie dużo jest akcji i działań niesłychanie podobnych w poszczególnych okupowanych krajach. Ja nagle mam informacje na temat pierwszych odruchów ruchu oporu. To jest przecinanie kabli telefonicznych, komunikacyjnych. Się okazuje, że to samo robią Francuzi, Belgowie, Polacy. Tak zaczyna się. Akcja bojkotu wroga, potępienia wszystkich utrzymujących kontakty towarzyskie z Niemcami. Napisy, tak zwane graffiti. Jest to zjawisko, które krąży jest w całej Europie. Podobnie zjawisko takie, jakim jest prasa konspiracyjna. Dla społeczeństwa polskiego może najważniejszymi formami walki w warunkach okupacji niemieckiej była działalność informacyjno-propagandowa i tajne nauczanie. Niemcy od pierwszych dni okupacji realizowali plan całkowitego pozbawienia Polaków jakichkolwiek źródeł autentycznej informacji. Istniały jedynie takie media, które pod ścisłą kontrolą niemiecką służyły propagandzie zleconej przez władze okupacyjne. Po wprowadzeniu z całą surowością zakazu posiadania przez ludność polską radioodbiorników dążono do całkowitego odcięcia jej od informacji niekontrolowanej przez władze okupacyjne. Olbrzymiego znaczenia nabierała sprawa pozyskiwania informacji i rozprowadzania ich. Warunkiem sprawności całego państwa podziemnego była łączność z władzami w Londynie, z rządem w Londynie.
Pilnie strzeżoną przez Stefana Korbońskiego tajemnicą było istnienie radiostacji Świt, która nadawała najświeższe informacje o sytuacji w Polsce jako rzekoma radiostacja krajowa. W rzeczywistości radiostacja nadawała spod Londynu. O świcie wychodził ubrany tak jak już jak robotnik mniej więcej. Wychodził zaraz po godzinie policyjnej, no i rozglądał się za tematem. Jak były na nieszczęście, jak były rozwieszone jakieś plakaty o egzekucji, no to wtedy był temat do naszej audycji. Mieliśmy wiadomości z wywiadu naszego, no i z rozmaitych źródeł wojskowych i tak dalej. Przylatywał mój mąż do domu naszego, ja to szyfrowałam i zabierałam depesze i zanosiłam to na radiostację naszą, na stację. I to docierało do Langley, tam pod Londynem. I wieczorem Świt nadawał, także nikt nie wątpił, że to jest radiostacja krajowa. Pracownicy nasłuchu radiowego, ludzie w różnym wieku, ukrywający swe radioodbiorniki w najróżniejszych kryjówkach, słuchali zagranicznych radiostacji, aby uzyskać wiadomości i jak najszybciej przelać się na papier podziemnej prasy. Byliśmy szalenie zakonspirowani, nie wolno było się fotografować, nie wolno, nie znaliśmy nazwisk, nie znali się, prawda, z nazwisk nawzajem, żadnych tam zebrań, śpiewów takich, nic takiego nie wolno było robić. Die deutsche Besatzung wusste von dem Untergrundstaat, die wusste auch über die Aktion der Armia Krajowa, den Aufbau des polnischen Widerstandes. Man wusste so ziemlich alles. Mój Wydział Bezpieczeństwa wydawał instrukcję, że na miłość Bożką przestrzegajcie. Nie wszyscy przestrzegali, było szereg wsyp z powodu nieostrożności ludzi. Powiem wam gorzej. Były wsypy, bo jeden zdradzał drugiego. Zazdrość. Myśmy przychwytywali na poczcie w Warszawie listy do gestapo. Kobieta pisze do gestapo na swego męża, bo on ją zdradził. Były takie listy? No, ale znaliśmy się wszyscy jednak od czasu do czasu, żeśmy celebrowali, prawda, ludzie normalnie poznawali się, kochali się w sobie tam. Jakiś jeden z naszych telegrafistów zakochał się w takiej jednej z naszych obserwatorek, która była hrabianka. No więc różne były połączenia, różne strefy, jak to w podziemiu. Po klęsce wrześniowej, kiedy Warszawa przeżywała okres zupełnego zamętu, zamilkło radio, nie istniała prasa, grupa harcerzy pod kierunkiem Aleksandra Kamińskiego, znanego instruktora, zaczęła wydawać pisemko powieloczowe, biuletyn informacyjny. Wkrótce to skromne pisemko odbijane na powielaczu w Instytucie Głuchoniemych było najbardziej poszukiwaną w Warszawie gazetką. Druga wojna światowa przyniosła niebywały rozkwit prasy podziemnej, różnych kierunków, różnych ugrupowań, różnych gatunków, aż po prasę humorystyczną i prasę dla dzieci i młodzieży. Ta prasa bardzo często, przy różnych okazjach, nawiązywała do tradycji historycznych. Delegat rządu, organizacja wojskowa i stronnictwa polityczne dysponowały własnymi służbami prasowymi. Za ich pośrednictwem wiadomości szybko szły w kraj. Jak wyglądały gazetki podziemne? Większość z nich z oczywistych powodów miała format łatwy do ukrycia, kilkanaście na dwadzieścia kilka centymetrów. Liczyły zwykle od 4 do 16 stron. Niektóre z nich drukowano na ręcznych maszynach drukarskich, większość techniką powielaczową. Drukarnie to były, począwszy od maleńkiej izdebki. Była jedna drukarenka w ubikacji dużego mieszkania w centrum Warszawy, aż po jedną, chyba największą drukarnię podziemną, która już pracowała na linotypach i właśnie miała taki ogromny przerób, bo przecież poza biuletynem drukowała jeszcze inne wydawnictwa podziemne. Oprócz czasopism podziemie drukowało inne wydawnictwa, na przykład broszury o charakterze politycznym i propagandowym, a także książeczki do nabożeństwa. Odrębną grupę druków stanowiły podręczniki wojskowe oraz podręczniki do tajnego nauczania. Tajna prasa służyła przede wszystkim do komunikowania się podziemia ze społeczeństwem. Dzięki prasie ludzie wiedzieli, co się dzieje w okupowanym kraju i za granicą. Nie ulegali pesymizmowi i defetyzmowi. Mieli świadomość, że nie są sami w swym nieszczęściu, bowiem stoi za nimi państwo podziemne. Z drukarniami związana była tak zwana legalizacja, czyli produkcja nielegalnych, fałszywych dokumentów tożsamości.
Ilu ludzi z różnych powodów posługiwało się w czasie okupacji fałszywymi dokumentami, tego nie sposób określić. Wiadomo, że bardzo wielu. Fałszywą kękartę mógł dostać prawie każdy. Można ją było kupić w jednym z licznych przedsiębiorstw zajmujących się wydawaniem fałszywych dokumentów. Cena zależała od jakości. Większe organizacje konspiracyjne wyrabiały je we własnych pracowniach. Gdzieś w połowie października dostaliśmy wiadomość, że rozpoczyna się szkoła normalna. Zgłosiliśmy się, rzeczywiście 3 czy 4 dni trwały lekcje, po czym dyrektor wezwał nas na salę gimnastyczną i w takim nastroju bardzo przykrym dla nas wszystkich powiedział, no słuchajcie koledzy, niestety, ale nie mamy zgody na prowadzenie zajęć i szkoła zostaje rozwiązana i od tej chwili już musicie sobie radzić sami. Niemcy, wkroczywszy do Warszawy i do Polski, zezwolili tylko na istnienie szkół podstawowych i najprostszych szkół zawodowych, dwuletnich, a wszystkie średnie szkoły oczywiście były zamknięte i takim rozporządzeniem gubernatora Franka z października 1939 roku w dodatku w tych szkołach zabroniono nauczania historii, geografii i do minimum ograniczono naukę języka polskiego. The German policy was to deny all higher education to Polish youngsters. This meant that the only way that Polish teenagers could have a secondary education was by attending illegal underground classes. Tajne nauczanie, tajna oświata były na terenie Polski chyba najgłębiej i najszerzej sięgającą formą oporu. Szacuje się, że tajną oświatą objętych było w okupowanej Polsce prawie milion ludzi. W szkołach zawodowych nie wolno było w ogóle uczyć języka polskiego, ale od czego rozum i głowa? Nazwano to nauką korespondencji zawodowej i już Mickiewicz, słowacka ortografia i tak dalej, gramatyka szły sobie spokojnie. Tajne nauczanie rozwinęło się pod okupacją niemiecką w różnych formach. Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej obejmowało przede wszystkim naukę języka polskiego i historii. Nauczanie na poziomie szkoły średniej było w zasadzie dla Polaków niedostępne. Nauczanie to było bądź kamuflowane w ramach istniejących szkół, bądź głównie odbywało się w formie konspiracyjnych kompletów, działających zarówno w miastach, jak i w wielu regionach wiejskich. I zawiązały się takie komplety, 4-5-osobowe, w lokalach w miarę mniej zauważalnych, może nie takich eksponowanych, gdzie tam można było i ta młodzież mogła tak wejść trochę niezauważona, żeby prawda, nie wzbudzić jakichś podejrzeń. No i ci nauczyciele, żeby mieli tą świadomość, że nic im nie grozi. Zresztą za każdym razem tam rozłożone były jakieś karty, jakieś butelki imitujące, że to niby się tam jakieś spotkanie towarzyskie odbywa. I w ten sposób ja osobiście już kończyłem tylko jedną klasę, bo już była to ostatnia klasa przed maturą. Największym problemem było dla organizatorów tajnego nauczania zdobywanie podręczników. Po długich dyskusjach zdecydowano się raczej na przedruki przedwojennych niż redagowanie i wydawanie nowych. Zakres wymaganej wiedzy nie odbiegał od tego, który obowiązywał przed wojną. W ogromnej mierze był to program szkolny przedwojenny. No, gimnastyki w ogóle nie było, oczywiście śpiewu, robót i tak dalej, to w ogóle. A w niektórych innych dziedzinach, które można było uzupełnić po wojnie, był okrojony. W samym tylko okręgu warszawskim w roku 1942 z nielegalnej nauki korzystało 85 tysięcy dzieci i młodzieży. Wydano tego roku ponad 1700 świadectw dojrzałości. Nauczanie na poziomie studiów wyższych możliwe było tylko w pewnych ośrodkach. W Warszawie, Krakowie, później w Wilnie oraz w niektórych innych miastach działały tajne szkoły wyższe. Po roku czasu dowiedziałem się, że w 1941 roku otwarta została szkoła dla pomocniczego personelu sanitarnego docenta Jana Zaorskiego. No jak się dowiedziałem, że to jest tajny wydział lekarski tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, no to ja się oczywiście bardzo szybko przeniosłem, zwłaszcza, że no, miałem takie plany, żeby właśnie skończyć albo medycynę, albo farmację. Takich ludzi jak ja, którzy zrobili Wyższy Zakład Naukowy w czasie konspiracji w Warszawie, było 10 tysięcy. A to samo było i w innych miastach. 10 tysięcy to jednak jest sporo. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że to był okres konspiracji i za to oczywiście groziło święciem, prawda, przynajmniej. Młodzież nie tylko się uczyła. Chodziła na wagary, grała w piłkę. To wszystko jednak w okolicznościach wojny i okupacji. Konspiracja stwarzała jednocześnie pewne niedogodności, ale profesorowie tym bardziej uważali, że ta młodzież musi to serio traktować. Mój brat mówił, że poziom tego tajnego nauczania był znacznie wyższy i oni więcej korzystali. Dlatego, że jak jest sześciu chłopaków, no, grej to męski, sześciu chłopaków
przy stole stołowym pokoju z nauczycielami, to nie ma mowy, żeby wszyscy nie wzięli udziału w lekcji. Wszyscy wzięli udział w lekcji. Od początku wojny polityka okupanta w odniesieniu do polskich obiektów kultury, nauki, oświaty, muzeów, bibliotek była bardzo prosta. Ponieważ Polska, ten podrzędny kraj, Nebenland, miała stać się rezerwuarem ciemnej siły roboczej, książka i wszelkie urządzenia służące oświacie i nauce były jej niepotrzebne, a pamiątki świadczące o jej kulturze wręcz szkodliwe. Część niszczono, inne traktowano jako obiekty o dużej wartości handlowej i rabowano. Nasze dobra kultury były solidarnie rabowane i niszczone przez gestapo i wojsko, administrację cywilną i uczonych niemieckich. Na terenie okupowanej Polski grasowały dziesiątki profesorów niemieckich, bibliotekarzy, archiwistów, historyków sztuki. Nikt nie mógł przypuszczać, że cywilizowany naród mający ogromne tradycje literackie, naukowe, artystyczne, muzealne, biblioteczne może poprzez swoje władze i przez swoje formacje egzemplifikować wręcz fizyczną zagładę środowiska kultury albo planową zagładę lub rabunek dóbr kultury. Ratowanie dóbr kultury już w pierwszych dniach wojny odbywało się często rozpaczliwie, przypadkowo, pośpiesznie. Bywało kwestią godzin i minut, jednej chwili. Z czasem przyjmowało bardziej zorganizowane formy. Główny konspiracyjny ośrodek dokumentacyjny, którym kierował profesor Stanisław Lorenz, opierał się o Muzeum Narodowe w Warszawie, a rejestrował informacje z całej Polski, gromadzone przez licznych współpracowników. Kartoteki obejmowały zabytki architektury, ruchome dzieła sztuki wszystkich rodzajów, biblioteki, archiwa, dokumenty i pamiątki historyczne. Polska literatura, polskie życie teatralne, częściowo i muzyczne, plastyczne, różne inne formy życia kulturalnego mogły być kontynuowane jedynie w formie konspiracyjnej. Rząd w Londynie objął to swoimi strukturami i budżetem, dofinansowując regularnie dużymi sumami przysyłanymi tu w dolarach, w walutach wymienialnych, wysoko cenionych, dla stymulowania tajnego nauczania, skromnego wynagradzania nauczycieli, żeby mogli żyć. Skromnego dofinansowania twórców. Zaczęto organizować również akcje opieki na przyszłość. Powstały prywatne wydawnictwa, które zaczęły skupiwać rękopisy na wydania po wojnie. Co za optymizm, prawda? Zamawiano nawet utwory muzyczne, utwory nie tylko literackie. No i próbowano ratować muzea i biblioteki. I to była akcja planowa Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzona w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie poprzez Departament Oświaty i Kultury. Najaktywniejszą grupą twórców w okresie okupacji niemieckiej w Warszawie i Krakowie byli ludzie pióra, dziennikarze, literaci, poeci. Aktorzy zarabiali na życie w różny sposób, ale szukano choćby namiastek życia teatralnego, wolnego od nadzoru niemieckiego. Działały studyjne zespoły teatralne, odbywały się konspiracyjne przedstawienia. Najważniejszym teatrem konspiracyjnym Krakowa był Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka. Konspiracyjne spektakle przygotowywał Tadeusz Kantor. Kultura i sztuka miała duże znaczenie w życiu codziennym, podtrzymując na duchu. Większość tych spotkań to właśnie była związana z jakimiś recytacjami, z jakąś poezją. No na pewno głównie był Słowacki, Mickiewicz, rzadziej Norwid, bo to trudniejszy może był do zrozumienia. Kierownictwo podziemia wychodziło z założenia, że w czasach, gdy kraj cierpi, krwawi i walczy, Polacy nie powinni oddawać się rozrywkom. Zwłaszcza, że przy tej okazji Niemcy starali się wciskać swoją propagandę. W akcji przeciwko kinom, obok nawoływania do bojkotu w prasie podziemnej i radiu, rozsypywano w kinach systematycznie ulotki, a niekiedy substancje cuchnące i żrące. Powszechnie znane było hasło, tylko świnie siedzą w kinie. Gdy to nie dawało rezultatów, dokonano zniszczenia aparatury filmowej w 6 kinach warszawskich. We Francji na przykład nie rzucono żadnego hasła bojkotu kina. Tam ludzie chodzili do kina i to nie było grzechem narodowym, natomiast w Warszawie było to potępiane. Życie towarzyskie koncentrowało się w mieszkaniach prywatnych. I to były związane na przykład z czyimiś imieninami, związane z jakąś, może nawet i uroczystością. Było pianino, więc ktoś tam zagrał marsza Chopina. Nieprofesjonalnie, ale stworzył nastrój. Jakiś wiersz chyba Wyspiańskiego, już nie pamiętam dokładnie oczywiście treści, ale to, dlaczego to mówię? Dlatego, że potem wpadła nam do głowy taka myśl, a może byśmy poszli pod grób nieznanego żołnierza. Kwiaty były po jednej stronie i po drugiej stronie grobu, nie przy grobie, tylko przy tych budynkach, które otaczały grób, stały warty żandarmów niemieckich, ale nie zareagowali na to. Chyba w żadnym z okupowanych krajów Europy Kościół nie był tak zintegrowany ze społeczeństwem, jak w Polsce.
Represje niemieckiego okupanta objęły także i polskie duchowieństwo. Wielu biskupów nakazem sądów zostało straconych. Wielu księży zginęło w obozach koncentracyjnych. Kościół stracił wiele obiektów, które albo zostały zburzone, albo zmieniono ich przeznaczenie. Kościół od początku wojny miał kontakty z władzami podziemnego państwa. Przy naczelnym wodzu był biskup Polowy. Był także minister pełniący nadzór nad sprawami wyznaniowymi. W kościele przechowywano pieniądze przeznaczone na działalność podziemia. Księża brali udział w tajnym nauczaniu oraz w akcji ratowania Żydów. W wielu klasztorach przechowywano żydowskie dzieci. Poland was the laboratory of Nazi racial theory, and this had very concrete consequences. For example, the entire population of the country was processed by the Gestapo according to their supposed racial characteristics. This was not just a matter of selecting Jews, it was looking at the entire population according to the racial categories that the Nazis had invented. Polska stała się miejscem, w którym koncentrowała się realizacja niemieckiego planu eksterminacji narodu żydowskiego. Do obozów koncentracyjnych na terenie Polski zwożono Żydów z całej okupowanej Europy. Problem polsko-żydowski był problemem o tyle szczególnym, że okupant zdecydował na naszym terenie dokonać zagłady nie tylko Żydów polskich, ale Żydów europejskich w ogóle. To był wymiar spraw, którego nikt nie przewidywał, nikt na to nie był przygotowany, ani Anglicy, ani Amerykanie, ani Żydzi sami, ani my. I trzeba było coś robić. W końcu 1942 powstała z inicjatywy polskich organizacji podziemnych Rada Pomocy Żydom Żegota przy delegacie rządu na kraj. Nie było i nie było później formacji, w której syjoniści, socjaliści żydowscy z Bundu, polscy ludowcy z ówczesnego Stronnictwa Ludowego, polscy socjaldemokraci z ówczesnej Polskiej Partii Socjalistycznej, katolicy zorganizowani w grupach społecznych katolickich, syndykaliści, liberałowie ze Stronnictwa Demokratycznego działali razem na rzecz ratowania ludzi. I to była Rada Pomocy Żydom. Organizacja Żegota rozszerzyła i usprawniła opiekę nad ukrywającymi się Żydami, dostarczając im mieszkań, dokumentów, żywności, opieki lekarskiej, pomocy pieniężnej. W samej Warszawie zajęła się losem około 4000 osób, w tym 600 dzieci. W żadnym z krajów okupowanych nie powołano takiej organizacji jak Żegota, mimo że terror w tych krajach wobec ludności aryjskiej nie dał się w najmniejszym stopniu porównać z tym, jaki panował w Polsce. Tylko w Polsce i na okupowanych przez Niemców terenach ówczesnego Związku Sowieckiego była orzekana i wykonywana kara śmierci za każdą pomoc Żydowi. Nawet za sprzedanie mu chleba, nawet za podanie mu wody, za każdą formę pomocy. Mój mąż przede wszystkim jako szef walki cywilnej wydał dwie odezwy z marca 1943 roku i z września 1943 roku. W pierwszej odezwie stwierdzał, że straszny los spotyka Żydów z ręki Niemców, że odpowiedzialni za tę zbrodnię zostaną z pewnością ukarani po wojnie, a w drugiej odezwie wzywał wszystkich Polaków, żeby udzielali jak największej, jak najszerszej pomocy Żydom. Sprawami żydowskimi zajmował się w strukturach delegata rządu na kraj referat żydowski. Referat żydowski przekazywał fundusze finansowe na działalność Żegoty, opracowywał i wysyłał do Londynu raporty o sytuacji Żydów polskich i ich potrzebach. Informacje o tragedii ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w Polsce przekazywano na Zachód od 1940 roku. Delegaturze rządu podlegała także bolesna i groźna kwestia związana z działalnością szantażystów, denuncjatorów zwanych szmalcownikami. Do dzisiaj problemy pomocy Żydom, a szczególnie współudział niektórych Polaków w zbrodniach na narodzie żydowskim, budzą kontrowersje. Das ist ein heikles Thema für Deutsche, aber auch für Polen. Und es soll nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt nun die Deutschen ihre Schuld an dem Judenmord besonders mit den Polen teilen wollen. Aber die alte Auffassung, die aus kommunistischer Zeit herrührte, dass die Polen also mit der ganzen Judenvernichtung nichts zu tun gehabt haben und nur Opfer gewesen sind, das stimmt auch nicht. Społeczeństwo było, jakie było. Podlegało ciśnieniu terroru i miało bardzo różne poglądy. Wir wissen also aus der Diskussion hier um Jedwabne, dass dieses Pogrom gegen die Juden von der polnischen Bevölkerung mitgestaltet wurde, also ich sage mitgestaltet wurde. My
wie pan swój polski obowiązek wobec nich w czasie okupacji i później, w czasie zimnej wojny, spełniliśmy w 100%. W 100% przypłacając, narażając życie i przypłacając to życiem, bośmy informowali o tych losach ludności żydowskiej na każdym kroku. Gdzie pan o tym teraz przeczyta? Czy pan o tym słyszy? No, więc jednak nie zgłaszam żadnych pretensji, tylko chciałabym, żeby te fakty były znane. Praktyka ruchów oporu we wszystkich okupowanych krajach pokazywała, że machina represyjna była bezradna wobec zorganizowanej struktury podziemnej posiadającej silne zaplecze społeczne. Swoją reputację policja i gestapo budowały na ślepym, bezwzględnym terrorze, stosowaniu nieludzkich metod wobec aresztowanych oraz sianiu strachu. Starali się przy tym, aby zagrożenie było nieprzewidywalne i wymykające się logice, totalne w swoim wymiarze. Hier muss man sagen, dass natürlich die Bekämpfung in erster Linie durch Terror geschah. Und das ist ja in Polen und auch in der deutschen Historiografie unbestritten. Wir haben hier in Warschau Pawiank, also das Gestapo-Gefängnis, und wir alle wissen, was hier in Warschau war, wie dieser Untergrundstaat. Und dann die Konzentrationslager. Auschwitz wird ja gerne in Deutschland vergessen, dass Auschwitz I eigentlich ein Lager für polnische Widerstandskämpfer war und nicht zur Judenvernichtung. Das ist sicherlich das Wichtigste gewesen. Problem zdrajców narodu, kolaborantów, narastał już od pierwszych dni okupacji. Podejmowano już wtedy przeciw nim skuteczne działania. Jednakże stworzenie odpowiedniego aparatu karzącego w imieniu Rzeczypospolitej nastąpiło stosunkowo późno. Były tu wątpliwości natury prawnej czy nawet moralnej. W skład podziemnego aparatu sprawiedliwości wchodziły sądy specjalne oraz komisje sądzące walki cywilnej. Orzecznictwu sądów podlegała zdrada główna, definiowana jako zdrada państwa i narodu polskiego. Według ocen podziemia na terenie Polski działało w 1942 ponad 60 tysięcy agentów gestapo. Jako karę przewidywano kary śmierci. To były takie trochę sądy obywatelskie. Składały się z trzech osób, z których jedna musiała być albo adwokatem, albo sędzią, a już co najmniej posiadać wykształcenie prawnicze. Rozprawy odbywały się tajne, oczywiście były rozprawy, z rozpatrzeniem dokumentów, fotografii, doniesień, obserwacji. Wszystkie te elementy były brane pod uwagę i wydawano wyroki. Przy czym każdy wyrok musiał być zatwierdzony następnie przez odnośnego delegata. Wyrok na zdrajcy, wyrok na kimś mógł być wykonany tylko wtedy, kiedy był przedtem wyrok podziemnego sądu wojskowego. Inaczej ci ludzie, którzy mieli strzelby, nie strzelali. Wysłanie takiej ekipy do domu prywatnego, nawet najgroźniejszego przestępcy, gdzie były kobiety, dzieci, to nie było przeżyciem do pozazdroszczenia. To też było brane pod uwagę. To było rozkładane między cały szereg ludzi. Ale były wykonywane. Były wykonywane i co więcej, o działaniu tych sądów i o wykonywaniu wyroków donosiła bardzo rozgałęziona prasa podziemna, biuletyn informacyjny, no i podała radiostacja Świt. Rozbudowa aparatu podziemnej administracji państwowej aż po szczeble najniższe miała na celu przygotowanie tego aparatu do objęcia władzy na wyzwalanych terytoriach kraju. W czasie swojej pierwszej rozmowy z kurierem Karskim generał Sikorski mówił: podziemie w Polsce musi wiedzieć, że walczy nie tylko o niepodległość, ale także o nowoczesne, demokratyczne państwo europejskie, które zagwarantuje obywatelom polityczne swobody i postęp społeczny. W pracach rządu polskiego, jak i w delegaturze rządu na kraj, istotne miejsce zajmowały tak zwane prace przyszłościowe. Generalnie prace przyszłościowe polegały na rejestrowaniu sytuacji, jaką wytworzyła wojna i okupacja, rejestracji działań, a zwłaszcza zbrodni i grabieży okupanta, a następnie na przygotowywaniu planów czynności, które miały usuwać skutki wojny i otwierać drogę nie tylko do normalizacji życia, ale i dalszego rozwoju. Tam były wszystkie pomiary obiektów architektonicznych Warszawy, całego Starego Miasta, pałaców rozmaitych, kościołów itd. Gdybyśmy nie mieli tego materiału, to nie wiem, czy zdolalibyśmy odbudować. Pracami przyszłościowymi objęte były prawie wszystkie obszary życia, począwszy od kultury, poprzez rolnictwo, do spraw ściśle polityczno-ustrojowych. Były przewidziane reformy, reforma rolna, prawda, reformy oświatowe, najróżniejsze, opracowywane również przez współpracujących ze sobą przedstawicieli dawnych stronnictw
opozycyjnych i dawnej, i rządowej dawnej sanacji. Duże znaczenie miały prace ówczesnego dyrektora Departamentu Rolnictwa w delegaturze rządu na kraj, Witolda Maręży. Maręż, przedwojenny właściciel majątku rolnego, niespożyty popularyzator wiedzy rolniczej, pracował nad koncepcją reformy rolnej, opracował akty normatywne dotyczące przyszłego ustroju wsi. Zostały one ogłoszone w czasie Powstania Warszawskiego na łamach powstańczego dziennika ustaw. To polegało na szkoleniu przyszłych zarządzających, polegało na opracowywaniu akt zarządzania tymi majątkami dotyczących, które zostały opublikowane w dzienniku powstańczym i jeszcze zbierał materiały o majątkach tych, które mają być przejęte, żeby ludzie, którzy tam pójdą, byli jak najbardziej zorientowani, co mają robić, jak, żeby od razu tam mogli działać normalnie. I to, tą pracę prowadził do końca okupacji. Zebrane dokumenty zostały po wojnie wykorzystane przez władze Polski Ludowej, między innymi w zakresie organizacji państwowych gospodarstw rolnych oraz przejęcia ziem postulowanych, czyli późniejszych ziem odzyskanych. Od wczesnych miesięcy organizowania się struktur Polskiego Państwa Podziemnego formułowano pierwsze programy terytorialne, postulujące włączenie do państwa polskiego terytoriów znajdujących się w granicach Rzeszy, do których Polska rościła sobie historyczne czy geopolityczne i gospodarcze pretensje. Tworzono zalążki administracji ziemnowych, które później przeobraziły się w wojskową administrację ziemnowych. Skąd brano pieniądze na działalność konspiracyjną? Zarówno w delegaturze rządu, jak i w Komendzie Głównej AK istniały komórki finansowe. W strukturach delegatury w Wydziale Ogólnym znajdowała się sekcja finansowo-budżetowa, która powstała w 1941. Zadaniem jej było finansowanie działalności delegatury i organizacji z nią współpracujących, partii politycznych, Rady Pomocy Żydom, hierarchii kościelnej itd. Pieniądze do kraju wędrowały za pośrednictwem kurierów. Rząd na pożyczkę brytyjską posyłał pieniądze do Polski. Wszyscy skoczkowie, było ich 316, każdy miał coś na sobie, pas pieniędzmi. Pieniądze szły do Polski jak najbardziej z zachodu. Przeważnie dolary. Funty w ogóle nie chodziły. Dolary, bo można było zmienić na złotówki, one były najwięcej warte. W okresie od września 1943 do listopada 1944 drogą powietrzną przerzucono ponad 2 miliony dolarów. Ostateczny kształt Polskiego Państwa Podziemnego określony został w 1944 roku. W Warszawie w maju tego roku powołano Krajową Radę Ministrów. Na jej czele stanął delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski z tytułem wicepremiera rządu Rzeczypospolitej. W ten sposób powstała ekspozytura rządu, mająca sprawować na czas wyzwolenia obowiązki całego rządu Polski do czasu powrotu najwyższych władz Rzeczypospolitej z Londynu do kraju. Już w styczniu 1944 na łamach biuletynu informacyjnego pojawia się nazwa Polskie Państwo Podziemne. I nieprzypadkowo, że pojawia się w styczniu 1944 roku, dokładnie w tym samym momencie jako jakby riposta na wiadomość, że wojska sowieckie przekroczyły przedwojenną granicę państwa polskiego. I my w tym momencie dla ratowania, że tak powiem, całości Rzeczpospolitej w jej granicach z 1939 roku wysunęliśmy argument, że my jako państwo istniejemy. Powstanie warszawskie wybuchłe w sierpniu 1944 roku stało się czasem, w którym Polskie Państwo Podziemne wyszło z ukrycia i zaczęło działać jawnie. Ale nie na długo. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego były od momentu wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium kraju likwidowane zbrojnie przez władze sowieckie. Kraj oczekiwał na decyzje, które miały umożliwić legalnym władzom Rzeczpospolitej powrót do Polski i ratowanie narodowej suwerenności wobec zakusów Stalina. Ale stało się inaczej. Konferencja jałtańska Wielkich Mocarstw w lutym 1945 roku przyjęła w praktyce wszystkie warunki Stalina dotyczące spraw Polski. Stalin otrzymał wszystko, czego chciał. Granice i przyzwolenie na skonstruowanie uzależnionego od Moskwy rządu. Rozpoczęła się bezwzględna walka o władzę. W marcu 1945 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego na czele z delegatem rządu Janem Stanisławem Jankowskim, jego trzema zastępcami, jak i komendantem głównym AK, zostali aresztowani przez władze sowieckie i przewiezieni natychmiast do Moskwy. Aresztowano także przewodniczącego podziemnego parlamentu Kazimierza Pużaka. Po wyczerpującym śledztwie postawiono ich przed Wojskowym Sądem Sowieckim za zbrodniczą działalność przeciw Związkowi Sowieckiemu. 1 lipca 1945 roku odbyło się w Krakowie zebranie konspiracyjne. Brali w nim udział przedstawiciele głównych sił politycznych Polski Podziemnej,
Obrady zakończono sformułowaniem odezwy. Zatytułowana była Rada Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i do Narodów Zjednoczonych. Ostatni człon tej odezwy nazwany został testamentem Polski Walczącej. Testament zawierał zarówno żądania natury bieżącej, jak i postulaty demokratyczne o fundamentalnym znaczeniu. Znaczenie testamentu Polski Walczącej wykraczało poza sensy polityczne i ideowe. Miało wymiar czysto ludzki. Było to aktem moralno-politycznym, który potwierdzał sens ofiar i wysiłku poniesionego przez społeczeństwo i tym milionom ofiar pośrednich, rodzin osieroconych, wdowom, sierotom, ludziom pozbawionym mienia, ludziom wysiedlanym, ludziom w nędzy. Mówił, słuchajcie, to nie było ani bez sensu, to nie było daremne. Przed nami są wielkie cele. To będzie. Die deutschen Historiker sprechen vom polnischen Untergrundstaat, das ist allgemein akzeptiert. Den hat es gegeben, der war wichtig und so weiter. Aber das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Aber nun, dass man sagt, ganz Polen war ein Untergrundstaat, das ist sicherlich übertrieben. I think all the resistance movements in Europe had an eye to non-military activities, but the scale of it in Poland was quite beyond anything else. Polish society was in very large measure drawn into the activities of the resistance. To, co w moim mniemaniu jest też bardzo znamienne dla polskiego ruchu oporu, to jest włączenie do tego ruchu oporu ludzi wszystkich właściwie grup społecznych i jest wytworzenie, że tak powiem, konsolidacji narodowej na dobrą sprawę nieznanej chyba w tej skali nigdy wcześniej, nigdy potem. Czy w każdym razie tak to zostało w świadomości historycznej Polaków, że takiego połączenia jak wtedy nie było, chociaż zawsze można znaleźć grupy wyłamujące się, to nie jest prawdą, że nie mieliśmy szmalcowników, że nie mieliśmy kolaborantów, że nie mieliśmy ludzi, którzy się z tej wspólnoty wyłamywali. I równocześnie to był ruch oporu zakładający, że obowiązek świadczenia dla ojczyzny, na rzecz ojczyzny, jest obowiązkiem nieodpłatnym, jest obowiązkiem, który leży w naturze każdego Polaka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Holandii, o czym mało kto wie, w czasie II wojny światowej, jeżeli wpłacano na ruch oporu, to było księgowane w Londynie i zapobiegliwi Holendrzy domagali się, żeby było księgowane według aktualnego kursu dolara, nie guldena, bo gulden ulegał spadkowi w miarę.